kto się spotkał z czymś takim, to wie, o czym ja mówię. Często te osłony tutaj już przez wilgoć, przez ząb czasu po prostu się kończą. Albo kupujemy nową i montujemy, albo ratujemy to, co mamy. Pierwsze to musimy usunąć stare tutaj kołki montażowe. Wszystkie, a potem pokażę, co dalej. Jak już mamy wyjęte kołki, stare musimy kupić odpowiednie do średnicy otworu, która nam przypasuje do maski czy coś innego akcesorium, który chcemy zamontować. W moim przypadku są to kołki o średnicy chyba 6,8 mm. Ja kupiłem kołki rozpalowe, więc można je jeszcze raz ewentualnie zdemontować i zamontować jeszcze raz, jeżeli się nie urwie tutaj tego grzybka. Ale ponieważ nasza mata jest w złym stanie, będę musiał użyć innego materiału, który ją przytrzyma, i wybić w tym otwór i nim przytrzymać matę. Do tego. Teraz pokażę Wam, jak wykonuję te podkładki do montażu tej izolacji pod maską samochodu. Mam taki zestaw wybijaków, wycinaków w zasadzie. To jest element, w który będziemy uderzać młotkiem. Tu jest element, na który będziemy mocować wycinaki danego rozmiaru. Żeby to wszystko ładnie wyglądało, to będzie cięcie dwóch średnic za jednym zarazem otworu, czyli średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Czyli zamontuję w tym wypadku obydwa wycinaki w ten sposób i wybiję na tym podkładzie. Nie pytajcie mnie, co to jest za tworzywo. Jakieś poli coś tam. Właściwości ma takie, że no jest po pierwsze tak odporny na ścieranie. To jest coś lepszego niż teflon. Nie pamiętam naprawdę, co to jest. Nie, zabijcie mnie, nie powiem. Dobrze, biorę teraz ten wycinak, przykładam i uderzam młotkiem. I mamy bardzo ładnie wycięty krążek, podkładkę gotową do montażu pod maskę. Dobrze. Kołeczki mam wycięte, podkładeczki pasują idealnie. Teraz każdy kołek trafia w otwór w masce. O. Ostatnie cztery mi zostały.
To jedno. Drugie. Trzecie. O, jeszcze tutaj będzie dwa. Czyli tu jeszcze jedno pewnie. Żeby otwór znaleźć. I jeszcze jedno muszę mieć. Wygląda. Teraz docisnąć każdy i zaaplikować kołek. I teraz wcisnąć kołki. Rozporowe, które zapobiegną i opadnięciu kołka z otworu. I tak mam uratowaną osłonę pod maską. O. I ostatni. Takie opakowanie 10 sztuk kosztuje 9 zł. Także jak się Wam to podobało, to zostawcie kciuki w górę, subskrypcję i etc. jak zwykle. Dziękuję za oglądanie.